Witam wszystkich po prawie miesięcznej przerwie. W tym tygodniu przetestuję dla Was Crossa Hexagon R8 z 2017 roku. Zapraszam! Film powstał dzięki współpracy z siecią sklepów Eurorower. Seria Hexagon posiada w ofercie rowery do rekreacyjnej jazdy górskiej. Można spokojnie zamocować na nim błotniki, bagażnik oraz nóżkę. R8 to najlepszy dostępny model Hexagon. Jeśli słowo rekreacja Was trochę odstrasza i nie jesteście pewni, na co stać ten rower, to postaram się rozwiać Wasze wątpliwości w dalszej części filmu. Przejdźmy jednak najpierw do spokojnej jazdy. Po ścieżce toczą się opony firmy Mitas, trzymające się kół o średnicy 27,5 cala. Jeżeli przyszła Wam myśl, że są trochę małe, to powiem, że ani razu nie odczułem ich rozmiaru. W napędzie Cross zastosował trzybiegową przerzutkę Shimano Altus oraz korbę Suntour XCM. Jadąc poczujemy płynną zmianę dziewięciobiegowej tylnej przerzutki z wyższej półki Shimano Daora. Manetki są Shimano Altus. Duży zakres przełożeń daje możliwość dopedałowania przy wyższych prędkościach, na przykład w zjazdach z górek. A propos górki. Zmierzę, jaką osiągnę prędkość, zjeżdżając swobodnie z pagórka, na którym testowałem wcześniejsze rowery. Cross wyposażony jest w piasty Joytech, a masa roweru to około 13 kg. Jak możecie zauważyć, Cross trafił na dół tabeli. Jest to jednak najtańszy rower w zestawieniu, kosztujący jedynie 1759 zł w sklepach Eurorower. A na dodatek konkurował on z lepszymi modelami do jazdy górskiej i bardziej sportowych. Pozycja na Hexagonie jest bardziej wyprostowana, przez to także wygodniejsza. Sprawia jednak trochę większy opór powietrza. Skoro przyjemną, utwardzoną nawierzchnię mamy już za sobą, możemy się przenieść w teren. Jazda na Hexagonie w terenie wyboistym nie sprawia dyskomfortu. Wykonywanie wyboi, dziur i kęp trawy umilają opony o szerokości 2,1 cala oraz amortyzator SR Suntour XCT. Amortyzator chodzi bardzo miękko. Posiada regulację napięcia sprężyny i można go zupełnie zablokować. Rower radzi sobie z nietrudnymi zjazdami na zakrętach. Bieżnik opony łapie przyczepność, ale przy ostrzejszych łukach trzeba trochę przyhamować. Nie odważyłem się puścić na najtrudniejsze trasy zjazdowe, gdyż nie jest to jednak rower do tych celów. Hamulce są hydrauliczne, a tarcze mają średnicę 160 mm. Hamuje się bardzo dobrze, choć odniosłem wrażenie, że są lekko gumowe. Ale to mogło być przez to, że rower jest nowy, a hamulce niedotarte. Jeśli chcielibyście wystartować na tym rowerze w zawodach XC, co może nie być głupim pomysłem, gdyż rower nadaje się dla początkujących w dziedzinie kolarstwa górskiego, to po zjazdach przeważnie czekają na Was podjazdy. Wrzucając najniższe biegi, możecie być pewni, że nie zabraknie Wam siły. Chętnie sprawdziłem, jak rower pojedzie na węższych ścieżkach z wystającymi korzeniami i kamieniami. Byłem mile zaskoczony. Opona nie traciła przyczepności, więc nie marnowałem bez sensu energii na buksowanie koła.
Jeśli chodzi jeszcze o przyczepność, to sprawdźmy, czy można na krosie Hexagon R8 przejechać po bardzo grząskim i luźnym piasku. To już jest koniec tego testu. Jeśli podobają Wam się moje filmy, gorąco zapraszam do subskrypcji. Szczegółową specyfikację roweru znajdziecie w linku w opisie pod filmem.